Seweryn Lipoński, witam Państwa ponownie po krótkiej przerwie. Polityczny odwyk dla tych, którzy łamią konstytucję. Ogłosiła w miniony weekend Lewica i zapowiada zaraz po najbliższych wyborach rozliczenie, tu cytat, pisowskich funkcjonariuszy. Jak to dokładnie miałoby wyglądać? Między innymi o tym porozmawiam z Katarzyną Uberhan, posłanką Nowej Lewicy, która jest dzisiaj z nami w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór Państwu. Kogo konkretnie chcecie pociągnąć do odpowiedzialności? Jakieś nazwiska? Że bardziej konkretnie chodzi o funkcje, chodzi o funkcjonariuszy Prawa i Sprawiedliwości, o ministrów, o tych, którzy ponoszą polityczną odpowiedzialność, a jeżeli się okaże, że taka jest ich potrzeba, i karną odpowiedzialność za łamanie konstytucji, za niewłaściwe, jeżeli znoszą znamiona przestępstwa, za przestępcze decyzje. No ale tak konkretnie to kto? Pani mówi ministrów, a na przykład premierów też? Morawiecki, Szydło, może sam prezes Kaczyński? Wszystkich tych inaczej. Idea jest taka, że powołujemy komisję, specjalną komisję. Nie jest to typowo komisja śledcza, jest to komisja, którą nazwaliśmy Komisją Sprawiedliwości, Sprawiedliwości i prawa. Też się zastanawiałem, czy ta nazwa jest przypadkowa. Rozumiem, że niekoniecznie. Nie jest przypadkowa. Właśnie tak teraz uważam, żeby nie powiedzieć Prawa i Sprawiedliwości, ale Sprawiedliwości i Prawa. I w ramach tej komisji będzie ona powołana na konkretny czas, na 6 miesięcy, w trakcie których będzie przygotowywany raport i będą zbierane dowody, będą zbierane informacje na temat tego wszystkiego, co zostało przez te 8 lat, bo to wprowadzimy tą komisję za rok. Powierzymy w to, że... mówił w szczegółach wasz tak, poseł Krzysztof Śmiszek. I dokładnie, teraz i dokładnie też, ta komisja... Co poseł Śmiszek zapowiadał, jak mówił o tym. Puśćmy fragment wypowiedzi. Jasne. Każdy, kto naruszył konstytucję, musi być odsunięty od uczestniczenia w życiu publicznym. Tak, polityczny odwyk dla tych, którzy łamią konstytucję. Polityczny odwet, powiedział najpierw poseł Śmiszek, później się poprawił, polityczny odwyk powiedział. Zastanawiam się tylko, czy to nie była taka freudowska pomyłka. Nie boicie się, że zostanie to odebrane jako odwet, właśnie jako zemsta? Dlatego ma być powołana komisja i dlatego ma być przygotowany bezsporny czy też bezpartyjny raport, który będzie wykluczał, będzie się trzymał faktów, będzie wykluczał, żeby nie było wątpliwości, że chodzi o odwet, bo przecież chodzi tak naprawdę o sprawiedliwość. Niektórzy też mogą, można by powiedzieć, że sprawiedliwość jest swego rodzaju odwetem, ale to jest sprawiedliwość, czyli działania w ramach prawa, te, na które prawo nam pozwala, działania, które mają karać za niewłaściwe, czy za niewłaściwe, no za karalne, za niewłaściwe postępowanie. I, no tak, tylko zaraz się odezwą sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, przypomnę, nie jest ich tak mało, którzy powiedzą, absolutnie nie było łamania prawa, wszystko było w porządku. No nie, przepraszam, no mamy już na bieżąco, mamy opinie i konstytucjonalistów, i znanych prawników. Mamy cały czas na bieżąco informacje o tym, że niestety to omijanie konstytucji, mijanie się z przepisami, to dzieje się cały czas. Mieliśmy przecież tego najlepsze, no mamy tego dowody w postaci wyroków sądów. Przecież najlepszym przykładem tego była pandemia i ograniczanie swobód obywatelskich na podstawie rozporządzenia, gdzie można to zrobić tylko i wyłącznie w zgodzie z konstytucją, trzeba byłoby to zrobić, wprowadzając stan wyjątkowy, czego nie zrobiono. Wprowadzono quasi stan wyjątkowy, nieprzewidziany konstytucją, czyli stan pandemii. No, czyli jak słyszymy, będzie zespół, który ma to, będzie komisja, która ma to Komisja niezależnych ekspertów. A już teraz macie zespół, który ma z kolei wstępnie, jak rozumiem, przygotować takie sprawozdanie, czy jak to nazwać, o tych nieprawidłowościach. I tam w składzie tego zespołu znaleźli się między innymi Ryszard Kalisz czy Danuta Waniek. No, z całym szacunkiem wobec tych osób, ale nie można o nich powiedzieć, że są bezstronne albo apolityczne. To są wasi byli posłowie, politycy.
Ale to są znane, bardzo, bardzo utytułowane osoby, które myślę, że nigdy, chociaż wywodzą się z naszego środowiska, myślę, że nigdy zarzutów... Reprezentowali wasze barwy. Nigdy, ale nigdy zarzutów upolitycznienia czy niezależności myślę, że nie można było im postawić. I tylko oczywiście reprezentowali... Tylko zmierzam do tego, że zaraz PiS wystawi na przykład konstytucjonalistę Bartłomieja Wróblewskiego, który powie, to jest absolutna nieprawda, ja też jestem prawnikiem i moim zdaniem wszystko było w porządku. I tak w kółko. No właśnie, czy to nie doprowadzi do tego, że będziecie się rozliczać, zaraz potem przyjdzie nowa władza, będzie rozliczać tę, która była przed nią. Ale wie pan co, to nie, no to wie pan co, jeżeli mamy konstytucję, jeżeli mamy przepisy prawa, które stanowią o czymś jasno i wyraźnie, to musimy, to nie jest tak, że ktoś, kto akurat ma władzę, jest na to uodporniony, na te przepisy, tylko dlatego, że mając władzę, może sobie je zmieniać albo uniknąć odpowiedzialności. Konstytucja, przypominam, cały czas zmieniona nie została, a próbuje się to robić i próbuje się ją omijać albo zupełnie ignorować za pomocą aktów niższego rzędu, czy to rozporządzeń, czy to zmiany ustawy. Tak jak mówiłam w przypadku i było tak w przypadku pandemii czy kryzysu pandemicznego, było też tak w przypadku kryzysu uchodźczego, bo w podobną sytuacją z omijaniem ustawy zasadniczej mieliśmy do czynienia w przypadku ustawy o obronie granic, gdzie wprowadzono oczywiście, tym razem wprowadzono stan wyjątkowy, ale na ograniczonym terytorium. Oczywiście trzymano się tej zasady 30 dni, przedłużono na kolejne 30 dni, ale problemu nie rozwiązano. Zmieniono sobie więc ustawę, która na przykład zalegalizowała puszpaki. Także coś, co jest działaniem totalnie wbrew prawu człowieka. Te zawiłości, jak domyślam się, jeżeli oczywiście opozycja wygra wybory, to będziecie proponowali, żeby zbadać. Zresztą tutaj wygląda na to, że łatwo się dogadacie z Donaldem Tuskiem. Na przykład on też zapowiada rozliczenie. Ale w odróżnieniu od Donalda Tuska my pokazujemy konkretną drogę, jak to zrobić. Jeżeli komisja wskaże konkretne uchybienia konkretnych osób, wówczas w przypadku ministrów postawimy ich przed Trybunał Stanu i teraz nikt już się nie zatrzaśnie ani w toalecie, ani w windzie, tylko naprawdę będziemy to głosować. Będziemy po uzyskaniu tych wyników przez komisję, zostanie to przegłosowane na sesji plenarnej, na posiedzeniu Sejmu. Nawiązałem do Donalda Tuska nieprzypadkowo. Będzie debata i jeżeli w trakcie tej debaty będziemy decydować, co dalej. Jeżeli Trybunał Stanu, będziemy głosować z Trybunału Stanu dla ministrów. Nawiązałem do Donalda Tuska nieprzypadkowo, bo Donald Tusk miał też pewne wypowiedzi, pewne gesty, które były chyba pewnym, no właśnie, gestem, ukłonem wobec waszego środowiska, na przykład jego wypowiedzi ostatnie o aborcji. Jak one się wam spodobały? Jesteście gotowi tutaj na jakąś współpracę wyborczą z Donaldem Tuskiem, z Koalicją Obywatelską? Powiem tak, no, Donald Tusk i Platforma Obywatelska znana jest z wielu obietnic przedwyborczych, chociażby równości małżeńskiej, to już naprawdę, czy związków partnerskich sprzed wielu, wielu lat. Tutaj wręcz Tusk zasugerował, że nie wpuści na listy tych, którzy będą się sprzeciwiać. Kogo wpuści, a kogo nie wpuści, to zobaczymy w praktyce. Sama jestem ciekawa, jak to zostanie rozwiązane. Niestety ja wyobrażam sobie, że na przykład listy z Koalicją Obywatelską. No, moja wyobraźnia jest sobie w stanie to wyobrazić, ale myślę, że do tego nie dojdzie. Myślę, że tych wspólnych list tak naprawdę przede wszystkim nie chcą w większości nasi wyborcy. Wyborcy chcą mieć wybór, a w sytuacji ograniczonej, gdyby opozycja znalazła się na jednej liście, ten wybór w sposób zdecydowany będzie ograniczony. Więc jeżeli to będą wspólne listy, no to może będą dwie, trzy, ale nie sądzę, żeby to była jedna wspólna lista. No właśnie, ja przyszłość pokaże, ale myślę, że arytmetyka dwie listy wyborcze byłyby najlepsze dla opozycji, takie najkorzystniejsze. No tylko, że jeśli będzie Hołownia, być może w porozumieniu z PSL-em i być może z panem Gowinem, później mamy Koalicję Obywatelską, później mamy Lewicę, no to jakoś to liczenie do dwóch wam nie wychodzi. To już dlatego powiedziałam dwa albo trzy. Jeżeli chodzi, myślę, że nie wiem jak PSL, ale Powiedziała Hołownia... pani, że oby Gowin nie, czyli jego to... nie widzicie w przyszłym rządzie. Ja osobiście nie widzę porozumienia i pana Gowina w przyszłym rządzie. Myślę, że no, czas ostatnio już na zmianę. Jeden z jego współpracowników tutaj przekonywał nas, że to mogą być te 2-3%, które przeważą szale na korzyść opozycji.
Myślę, że on niestety nie ma 2-3%. Ta partia w ogóle nie funkcjonuje w sondażach, więc wartość niestety tego ugrupowania jest, myślę, bliska zeru, jeżeli nie ujemna, ale myślę, że to nie jest największy problem, jego niska wartość procentowa w sondażach. Myślę, że największym problemem jest takie częste zmienianie frontów. Nie może być tak, że ktoś współuczestniczy w procesie łamania konstytucji i demontażu demokracji, a później przychodzi i nagle pojawia się, dobrze, zmieniłem zdanie, nawróciłem się na białym koniu, powracam. Przypomnę tylko, że pan Gowin był już w niejednym rządzie i to po jednej i po drugiej stronie i myślę, że swoje opcje już skończył to i wyczerpał. Myślę, że czas na nowe. To na koniec króciutko jeszcze jedno pytanie. Wy też głosowaliście ramię w ramię z PiS-em w sprawie środków z Krajowego Planu Odbudowy, na Krajowy Plan Odbudowy właściwie. Czy nie żałujecie teraz tego, bo głosowaliśmy za Europejskim Funduszem Odbudowy i dlatego, bo to głosowaliśmy w Sejmie. Krajowy Plan Odbudowy jest planem zatwierdzanym przez Komisję Europejską. Oczywiście, że zagłosowalibyśmy tak samo, ponieważ nadal nie uważamy... tego głosowania. Uważam, że to było słuszne głosowanie, nie należy się go wstydzić, bo problem nie jest w Europejskich Funduszach Odbudowy, ponieważ to był fundusz, który przysługiwał wszystkim państwom członkowskim Unii Europejskiej, w tym Polsce. Problem jest w Krajowym Planie Odbudowy, który nie został zatwierdzony, czyli w tym planie przygotowanym przez PiS. I tego nie głosowaliśmy. I kamieniach milowych, których nie spełniliśmy, chociażby o szukańczej zmianie nazwy Izby Dyscyplinarnej, nazwy Izby Odpowiedzialności Zawodowej, czyli udawaniu, i tu musimy postawić kropkę. Jak się zmieniło, tylko posłanka szyld. Nowej Lewicy Katarzyna Uberhan była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję też za uwagę. Proszę zostać z nami i do zobaczenia.